Nasz tytuł jest powiązany ze spekulacją, na pewno, którą przygotowaliśmy w ramach wydarzenia Wood Silesia organizowanego 1,5 roku temu, gdzie projektanci, badacze, uczestnicy tego naszego wydarzenia podjęli się pewnego wyzwania. Postanowiliśmy stworzyć pewien świat, który nazwaliśmy rzeczywistością ewentualną, w ramach którego zaprosiliśmy właśnie uczestniczki i uczestników do spekulowania na temat tego, co by było, gdyby ludzie i zwierzęta mogli komunikować się w obustronnie zrozumiały sposób. Chodziło przede wszystkim o tym, żeby włączyć tych, których na co dzień nie włączamy. I to był ten rodzaj spekulacji dla nas i wyzwania. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy jesteśmy w stanie się komunikować międzygatunkowo? Jeśli tak, jeśli poznamy swoje myśli i potrzeby, gdybyśmy nagle zaczęli słyszeć, co o nas myślą, co do nas mówią, czy na pewno chcielibyśmy to usłyszeć? To pytanie trafiło do wielu osób i z tego powstało 16 bardzo ciekawych prac, które wszystkie są do zobaczenia na naszej stronie internetowej. No i inspirując się tymi pracami, postanowiliśmy przygotować wystawę na Gdynia Design Days. A do naszego projektu zaprosiliśmy nieprzypadkowych gości, bo zaprosiliśmy reprezentantów znikających gatunków polskich zwierząt. Dlatego ta spekulacja idzie dalej. Włączamy zwierzęta, które w projektowaniu, być może w wielu rozsądnych projektach, dobrych projektach są szanowane, ale nie są uwzględniane jako odbiorcy. Bo dużo się mówi i tak naprawdę wiele opracowań naukowych, filozoficznych, przede wszystkim rozważań, pokazuje nam, jak bardzo we współczesnej rzeczywistości jesteśmy od tej natury odłączeni. To, co chcemy, żeby się wydarzyło, to jest to, co się dzieje już w emocjach osoby zwiedzającej. Właśnie to pytanie dotyczące mojej, mówię tutaj o zwiedzającym, relacji z środowiskiem. I to jest jakby też taka myśl, która nam towarzyszy, żeby zastanowić się, co możemy zrobić już teraz, w tej chwili, nie tylko spekulując, jak to będzie w przyszłości, jakieś małe kroki, nawet bardzo osobistych działań, żeby do tej naszej natury i tej wewnętrznej jakby integracji troszeczkę się zbliżyć. Mam nadzieję, że uda się to spełnić i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na wystawę Rzeczywistość, ewentualna mądrość znikającej przyrody na Gdynia Design Days.